Bardzo serdecznie Państwa witam wspólnie z koleżanką Moniką. Dzisiaj w naszej gminie obchodzony jest Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny, na którym bardzo, bardzo serdecznie witamy kobiety i mężczyzn. Chcemy Paniom i Panom złożyć jak najserdeczniejsze życzenia, ale poproszę, żeby zaczęła składać życzenia najpierw koleżanka jako gość. Kochane kobiety, kochane dziewczyny, z okazji tego przepięknego święta chciałabym Wam życzyć samorealizacji, wszystkiego, o czym sobie tylko zamarzycie. No i przede wszystkim zdrowia i spokoju, ale najbardziej chciałabym Wam podziękować. Podziękować za codzienny trud, podziękować za poświęcenie, podziękować za heroizm, podziękować za odwagę. Podziękować za wszystko, co robicie każdego dnia. Jesteście wyjątkowe. Dlatego proszę Was również w sposób wyjątkowy, żebyście się nawzajem wspierały. I być może wybory samorządowe to dobry moment na wsparcie fantastycznej kobiety, która przepotężne rzeczy robi dla gminy, dla swojej małej, pięknej ojczyzny, która dba o każdego mieszkańca. Głosujcie. Szanowni Państwo, podzieliliśmy trochę życzenia. Koleżanka życzyła wszystkiego najpiękniejszego Paniom, czego ja również życzę, a przede wszystkim zdrowia. Panowie, chciałabym, żeby Wasze Panie zawsze były takie piękne jak dzisiaj. Ale pamiętajcie, że nawet jak są czasami w dresach, to są piękne, bo są piękne sercem wnętrznym, podobnie jak Panowie. Także życzę, żeby jak najlepiej układało się Panom w domu. Życzę Panom, żebyście się zawsze czuli jak najbardziej dowartościowani, bo Wy jako mężczyźnie lubicie być doceniani przez nas, a my naprawdę Wam ogromnie cenimy, bo ten świat bez Was byłby nudny i nie dałybyśmy sobie z pewnością rady. Dlatego cieszymy się, że jesteście, że są kobiety, że są mężczyźni i życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze, najmilsze, najpiękniejsze, ale przede wszystkim zdrowia. Dziękujemy serdecznie za uwagę.